Witam serdecznie, z tej strony, moi drodzy, kolejny dzień wyzwania, 99 chyba bodajże, już prawie stówka. I słuchajcie, godzina 9 rano, szykujemy się powoli do wyjścia w las. Najpierw oczywiście śniadanko, jakieś tam żarcie, pierdółki i tak dalej, a potem zabiorę was na miejsce, które wczoraj namierzyłem i prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem jest tam śmietnik po prostu tutaj ludzi albo z obsługi. Kto wie, tak naprawdę, może to jest jakiś śmietnik z PRL-u, zobaczymy na miejscu. No i potem sobie po trochę połażę po lesie. Przyszedł czas na śniadanie, no i mam tylko to, no to się muszę tym katować, nie? Znowu, kolejny raz. Bierzesz kapelusz? I McDowora. Za mały, ale dałeś mi pomysł ogólnie. Detektory przygotowane, wszyscy są już gotowi, lecimy. Zacznę od tego, że pokażę wam ilość sygnałów tu w tym miejscu. I tutaj jest praktycznie chyba wszystko. Jest pełno łusek z flaka, a tam są takie transzeje dokładnie w tamtym miejscu. Zaraz podejdę wam je pokażę. No i świadczy o to o tym, że być może to było jakieś stanowisko strzeleckie. Cały czas widzicie okopy. Okopy, no kij wie tak naprawdę, ale no wszystko na to wskazuje. Mamy okopy, tam dalej pełne śmietnisko niesamowite i tych łusek okropnie dużo, tych co wczoraj nakopałem. Dzisiaj też pewnie jakieś pokopie. No ale no, dodaje się to w całość. Niemiecki kremik Nivea? Chyba Nivea to jest. Wszystko na to wskazuje. I trochę jest jeszcze w środku. Zawleczka jest, znaczy zakrętka. Poszukiwania organizowane przez Latebrę. Także dziękuję, chłopaki. I teraz wyszło coś takiego. Jakieś okucie, jakiś błotnik. W śmietnisku się jeszcze udaje trafiać łuski radzieckie z pepeszy ze zbitą spłoną, także szczeloli tu. To samo miejsce co wczoraj i mamy rozerwaną muchę taką dużą. W takie wysokie pokrzywy teraz wlazłem i mam tutaj piękny sygnał, ale widzę, że to jest coś dużego. Wykopię to i wam pokażę. Zwykła jakaś taka blacha. Po wykopaniu tam na tych śmietnikach z 15 tubek, po jakichś pastach i tak dalej, przyszedł czas na to, żebym się ruszył. I zobaczcie na to. Co to waszym zdaniem jest? Otóż to. Złotówka, 49 miedziucha. Taki przedmiot mi teraz wyszedł. To jest jakaś skala, może jakieś pokrętło od jakiegoś zapalnika czy coś. Aluminium materiał. A jak był jakiś kurek po prostu. Dość mocno zabłądziłem w lesie. Na bank się nie zgubię, ale mam tu taki rozjazd. Tą drogą chyba dojdę do Wilczego Szańca bezpośrednio, ale mi na tym nie zależy. I wejdę chyba tutaj. Ale coś czuję, żeby tutaj iść. Idę w tą stronę. Wracam na drugie śniadanie albo jakiś taki przedobiad, ale tu jest taki ruch przy tym Wilczym. Ten parking to oni mają za mały. Fest za mały. Zaraz wam pokażę po lewej stronie, ile tam aut stoi i czeka na wjazd. Ruch jak w jakimś, nie wiem, ulu. Aż tak dużo nie ma. O, było przed chwilą. Teraz jest bardzo dużo. Witaj, witaj. Jestem już w obozowisku i robimy rozrywkowe prosie. Rozrywkowe prosie ma 132, a to jest to z barbecue. Gotuje się tam woda z puszką. Do tego będziemy mieli grzybki od Jarka i pomidorki. Kucha już gotowa jak nic. Zaraz otwieramy i szamamy. By nie obryzgało. Ludzie już przyszli też z lasu i jest wołowinka szarpana. Pomidorki. Jestem po żarciu, ale nie wracam już na tereny tamtego śmietniska do lasu, na tą strefę trzecią, tylko tutaj idę teraz pod bunkier łączności, który jest dokładnie tam, w tamtym miejscu za mną i spróbuję tutaj ponamierzać jakieś przedmioty, a nuż może coś ciekawego z kontekstem się znajdzie. Proszę bardzo, bunkier łączności i taki jakiś charakterystyczny element
Ciekawe z czego. Satysfakcjonujące jest wyciąganie nawet takiego żelastwa z tego miejsca. Jakiś taki płaskownik. Coś od czegoś, kiwie. Składuję to wszystko na drodze i potem to wezmę. Ludzi pełno, naprawdę zwiedza wycieczki. Wyłonił się taki szpikulec i przez chwilę myślałem, że mam bagnet, ale spójrzmy prawdziwie w oczy. Pewnie będzie jakieś dziadostwo. Oj, trochę tego jest. To jest coś takiego. Kij wie, co to jest. Taka puszeczka. Ciekawe, czy coś w środku jest. Czy tylko piach. Jest to pustawe, takie czuć, że to nie ma żadnej wagi. Jakaś puszeczka. Drewienko w środku jakieś. Po środku niczego. Nagle taki dół. A w dole tym widać, że jest kanał. W ogóle jakie to są piękne kolory. Jest kanał i no, nie da się tam dalej przejść. Chociaż teraz sprawdzę łopatą. O! Fajne. I to są wszystko elementy z tych wysadzonych schronów. A ile ich jest? Taka szpila zaraz koło schronu. Trzy sprawy. Pierwsza, chodzę koło takiego budynku, to nie był schron. No i wielu z was na pewno by chciało móc połazić po tym terenie koło tych schronów. Kolejna sprawa, tam mam właśnie kolor i ten kolor może być czymś zarąbistym. Po czym wynoszę? Osrał mnie właśnie ptak. I oby ta sraka ptaka była przepowiednią. Jakieś zawiasiki od jakiejś półeczki. To takie delikatne strasznie, to nie będzie od drzwi, od szafeczki jakiejś. Proszę bardzo, jaki teraz fant wyszedł. Żarówka niemiecka. Do muzeum. Ciekawe, czy będzie na wystawie. Jest godzina 16:40. Jestem już po kopaniu. Koło naszego obozowiska dużo osób się skotłowało i się nie dało tam skupić. Dzisiaj tutaj będzie prawdopodobnie ognicho, także biesiada do godzin nocnych. Nie pierwsza, druga. Pogoda się w końcu zarąbista zrobiła. 21 stopni i ciągle gdzieś tam świeci to słońce, mimo że za taką mgłą. A ja się teraz idę wykąpać, bo człowiek jest cały spocony i się kleje. Przylazłem do busa, zrobiłem sobie żarcie i konkretnie jakieś chorizo, nie wiadomo jakie rzeczy, pomidory i mam tu żebroka. Jesteś żebrok? Jesteś żebrok? Pokaż ucho. Ale żebrok, że jest wstrętny, wiesz? Jest godzina 18. Ludzie poszli jeszcze do lasu. A ja już na dzisiaj mówię pas. I teraz czas na drzemkę. Końcówka dnia, idę sobie jeszcze pospacerować po Wilczym Szańcu. Popatrzeć, co tu się zmieniło od ostatnich moich wizyt. Tu widzę jakieś fajne rekwizyty, ale jakieś umocnienia. Tutaj hetzer stoi, ale teraz już jest zamknięty. Gąska prawdziwa. Jak byłem tutaj za pierwszym razem, to naprawdę biednie tutaj wyglądał ten Wilczy Szaniec. A teraz, no kurde, sama ta ścieżka jest bardzo przyjemna, żeby się tutaj przejść. Coraz więcej atrakcji jest. Ludzie się tutaj naprawdę starają z nadleśnictwa Srokowo i z Latebry. I ogólnie atrakcji jest coraz więcej. Fajny jest teren do zobaczenia. Tutaj jest kolejne muzeum, będzie otwierane. Albo to już jest otwarte do zwiedzania. Tu są te eksponaty, które między innymi Piotrek z Latebry, z kanału Piotrek Latebra, czy Saper, czy inni ludzie z Latebry, czy Krzysiek właśnie, z którymi ja tutaj rok temu eksplorowałem, no, że tak powiem, towarują ten budynek w przedmioty. Ten przedmiot poznaję, bo to chłopaki z Tank Hunter wyciągnęli ten pęk kluczy. To było właśnie zaraz przy tym bunkrze łączności. Tam jeszcze to chyba nie jest gotowe, chociaż poklamkujemy, zobaczymy, może da się wyjść. Zamknięte już jest. Natomiast tutaj są jeszcze jakieś przedmioty, które można zobaczyć. Widzę tam jakąś wielką szklanę
jakiś boiler, w którym Hitler gotował zupy. Oczywiście żartuję, ale są jakieś słupki graniczne. Jakieś kurde, taka maciora ładna. Jedna. I tu jakiś boiler, czy coś takiego. Jak teraz tak idę wokół tych bunkrów, tak patrzę na nie, to mam takie jakieś rozkminy. Ciekawe, czy jak Niemcy to budowali, nie tylko Niemcy, tylko ogólnie ludzie tutaj budowali tym downom te schrony. Ciekawe, czy mieli coś takiego w głowie i również ci Niemcy, te Geringi i tam Hitlery, czy mieli coś takiego w głowie, że kiedyś będą takie ścieżki dydaktyczne i sobie ludzie będą łazili i patrzeli, co oni narobili. Ciekawy jestem, czy mieli takie myśli. I oni tam u tej władzy, nie wiem, powiedzmy, że 10 lat łącznie, ja nie wiem dokładnie, nie znam historii tego, jak oni dochodzili do władzy, budowali to, zadłużali się, a potem ich tylko wojna mogła uratować, żeby nie płacić tych długów. Jaką oni są taką, wiecie, taką chwilą w tej historii ludzkości. Jaka ta ludzkość być może jest chwilą, jeżeli chodzi o różne, wiecie, jakieś tam rasy. Kij wie, ten... Naprawdę, jakby tak puścić timelapsa Ziemi od początku, jak powstała Ziemia. Ciekawe, ile takich cywilizacji jak ludzie było. Może nie było zbyt dużo. Może my jesteśmy taką najbardziej zaawansowaną. Te dinozaury, te inne rzeczy, kij wie, może wszystkiego nie wiemy. Ale ciekawe, czy na innych planetach też tak było. Że się takie cywilizacje jak my gdzieś tam zrobiły i nagle upadły. Bo my też upadniemy prędzej czy później. Jak tu łażę i mam takie rozkminy, to mam w głowie coś takiego, że na przestrzeni tego czasu, który trwał tam, jedni mówią, że tam ileś miliardów lat ma ten świat i tak dalej, i jakby sobie tak położyć to, ile nasza cywilizacja na tej osi czasu jest, to jest coś takiego. I jeszcze trwa. A ile było takich piknięć w przeszłości, tego my nie wiemy. Najbardziej niesamowite to i tak jest to, że my jako ludzie, tak, ktoś nas stworzył, coś nas stworzyło, czy sami się tak stworzyliśmy, że jesteśmy w stanie wierzyć w coś, nie sprawdzając tego w ogóle. Czy to w to, że jest, nie wiem, na przykład tylko i wyłącznie Allah, że nie ma tam nikogo innego, albo że ci inni to są ci źli, albo że jest inna dobra opcja PiS czy tam PO, albo że nie wiem, że Ziemia jest płaska, albo że masz niebieskie oczy, blond włosy i że jesteś tym lepszym, tym wybranym. I to jest niesamowite, że są ci ludzie, którzy sobie zdają sprawę z tego, że bardzo duża część społeczeństwa da się na takie na manowce wyprowadzić i wierzy w to w święcie, i najgorsze, no niektórzy są w stanie przelać za to krew. No i tutaj mamy właśnie pozostałości po czymś takim. Niebieskowcy, blondyni w bunkrach pochowani. No, piękne kurde kostiumy, no to jest niesamowite, nie? To, czy to Rzymianie, coś, czy tam jakiekolwiek inne wyznania, czy jakieś opcje polityczne. Jak są ludzie tacy, którzy potrafią to wykorzystać i tworzyć takie aparaty, i potem tych biednych ludzi, którzy mają to tak naprawdę głęboko w dupie, gdzieś tam omiatać wokół siebie i wmawiać im takie rzeczy, to jest niesamowite, że mamy właśnie potem takie obrazki, że próbowaliśmy się wszyscy powybijać za to, że ktoś miał niebieskie oczy, czy tam był innego wyzwania. To jest dopiero niesamowite. I to już w dalszym ciągu się damy tak zamiatać tym ludziom gdzieś tam u góry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień i o odchudzanie, to teraz na sam koniec mi to piwo wskoczyło, razy 450 kalorii jedno piwo, takie jakieś Shandy Lech czy coś takiego, 32 kalorie, Mojito, bardzo dobre. No i to dało 2600 dzisiaj, 16 tysięcy kroków, 11 km, 1000 kalorii, ale to się zwiększy, bo będę jeszcze dużo dzisiaj łaził pewnie, no ale i tak na plus mi się wydaje. Jest godzina 21:10, wiem, że wam dzisiaj dałem ciężką rozkminę. Ja to są takie swobodne myśli, słuchajcie. Ja się idę jeszcze pobawić przed ognisko, bo tam jest ognisko i dość bardzo dużo ludzi, bo tu ogólnie spotkanie będzie latebry. Jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze chyba. No i z wami się żegnam, mam nadzieję, że się podobało. I tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć!